Do Panie Pośle, Unia Pracy. Witam serdecznie, Panie Pośle. Chciałem przede wszystkim podziękować, że Pan zauważył tak istotny problem, że zadłużamy się szybciej niż za czasów Gierka. A ja tylko pragnę zauważyć, że w tej chwili właśnie żyjemy z tego, co Gierek wypracował, bo większość tych przedsiębiorstw, które w tej chwili sprzedajemy, czy które sprzedaje rząd Platformy Obywatelskiej, było właśnie wypracowanych za czasów Edwarda Gierka. Ale nie o tym chciałem w tej chwili z Panem o to chciałem Panu zapytać. Dyskusję nie ma oczywiście. Czasu. Krótkie pytanie. Okej, przyjmuję Pana deklarację, w porządku, jasne. Bardzo się cieszę. Panie pośle, ja mam czasami wrażenie, że niektórzy politycy, niezależnie od opcji, tak jakby korzystali z usług sklepów z dopalaczami. Mam takie wrażenie, ponieważ w tym tygodniu była debata budżetowa i wypowiada się minister Rostowski i spuentował mniej więcej tą całą dyskusję w taki sposób, że on się może założyć, że gdyby budżet nie wytrzymał, co by mogło oznaczać, że ktoś może nie dostać emerytury, renty, nauczyciele mogą nie dostać wynagrodzenia za nauczanie i tak dalej, to on ewentualnie przeprosi. No jest to dla mnie pewne kuriozum, ale chciałem zapytać, bo w tej chwili mamy naprawdę dość ograniczone pole. Budżet i ograniczony czas. Tak jest. Proszę o krótkie pytanie. Jak pan widzi możliwość współpracy teraz sił nierządzących, żeby jednak sytuację naprawić? No tak, no rozmawialiśmy o tym chwilę, że polska scena polityczna jest takim bytem ograniczonym. Znaczy, arytmetyka w parlamencie jest nieubłagalna i był taki moment, kiedy wydawało się, że ponieważ Platforma jest taką partią i prawicową, i lewicową, a właściwie żadną, to znaczy taką sięgającą... Panie pośle, ja mam propozycję, bo bardzo krótko, cztery zdania na koniec zupełnie. No to dziś nie ma możliwości współpracy w parlamencie przeciwko Platformie, bo Grzegorz Napieralski poszedł swoją drogą i musimy wygrać wybory, żeby to zmienić.